Pamiętamy tę scenę, kiedy Bóg mówi przez proroka Natana do Dawida, pyta go, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie dla mnie. I oto w kolejnym pokoleniu dochodzi do spełnienia tej obietnicy. Oto król Salomon wraz z całym ludem, kapłanami wprowadza Arkę Przymierza do świątyni. I będzie to miejsce najświętsze, będzie to miejsce, gdzie lud będzie mógł składać ofiary, będzie mógł odnosić się i prosić Pana Boga o błogosławieństwo. Oczywiście dla nas, ludzi wierzących, tym miejscem w Kościele jest tabernakulum. To miejsce powinno być centralne, to miejsce powinno być miejscem przebywania Boga pośród nas. I myślę, że ta świadomość trwałości, obecności Pana Boga dla naszej wiary jest bardzo konieczna. Dlatego tak bardzo pragniemy adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak bardzo pragniemy przebywać w ciszy Najświętszego Sakramentu. Tak bardzo pragniemy, żeby kapłani błogosławili nas Najświętszym Sakramentem. To było pragnienie narodu wybranego, a my jesteśmy ludem kapłańskim. To jest także nasze pragnienie.